Kasia, półfinał z dobrą koleżanką, nawet można powiedzieć przyjaciółką, to zawsze trudna sprawa emocjonalna. No, Kasia, twoja imienniczka, Kasia Peter, była bardzo energetyczna. Udało ci się w trudnym momencie odwrócić losy tego drugiego seta? Tak, naprawdę zadecydowało kilka piłek w tym drugim secie i bardzo dużo naprawdę piłek było na styk przy liniach i tak dalej. Także bardzo się cieszę, że udało mi się wygrać ten mecz. Powiedz coś w ogóle o tym turnieju, o cyklu, o tym, co to jest dla ciebie, bo ty jesteś zawodniczką już, można powiedzieć, śmiało z poziomu wielkoszlemowego. Nagle sytuacja niejako zmusza cię czy zachęca cię do tego, żeby grać w takich turniejach krajowych. Jak to przeżywasz? Bardzo się cieszę, że te turnieje krajowe są, szczególnie właśnie w takiej sytuacji, kiedy nie ma innych turniejów międzynarodowych, i tak naprawdę traktuję te turnieje bardzo poważnie, bo przygotowuję się, jestem w okresie treningowym bardzo mocnym. Przyjeżdżam tutaj, gram mecze i chcę w ten sposób, kiedy zacznie się już tur WTA, być naprawdę w dobrej formie. Czy to nie jest takie zawsze dodatkowe ryzyko dla tak wysoko notowanej zawodniczki, że no, zastanawia się, czy na tym poziomie krajowym rywalizować, no bo jeżeli przegra się mecz, to wtedy całe środowisko o tym słyszy. Niektórzy się tego boją. Nie boję się tego w żaden sposób. Jeżeli przegram i zawodniczka z Polski będzie lepsza, pogratuluję. Natomiast ja tu nie mam nic do stracenia, nic do udowodnienia i gram dla siebie. To jeszcze jedno pytanie o ten tenis zawodowy, ten międzynarodowy, który ma ruszyć. Są już terminy. No i ty jesteś akurat w rankingu WTA na takiej pozycji dosyć niewdzięcznej, bo jeżeli rzeczywiście US Open zostanie rozegrane bez eliminacji, to może tam troszeczkę zabraknąć. Co o tym wszystkim sądzisz? Bardzo ciężko jest przewidzieć, co się będzie działo. Mam nadzieję, że uda się załapać do tego US Open, do turnieju głównego i że jednak wiele zawodniczek zrezygnuje ze względu na restrykcje podróżne i też strach przed chorobą. Ja się tego aż tak nie boję i będę próbować na pewno. Zobaczymy, co się będzie działo. Nie myślę aż tak do przodu. Jak się uda, to się uda. Jak nie, będę gotowa na Roland Garros. To życzymy ci, żebyś na tych wszystkich listach się znalazła. Dziękuję.